Sway. Witam Was w moim filmie dotyczącym recenzji fotoksiążki z firmy Cell Digital. Znajduje się ona w tej oto paczce, którą otrzymałem kurierem. Ale od początku, skąd w ogóle wziął się film, skąd wzięła się recenzja? Mianowicie stało się tak, że natknąłem się na reklamę firmy Cell Digital w internecie. W reklamie tej firma ta przedstawiała swoje produkty, jak i zarazem był też tam konkurs. Do wygrania był bon o wartości 200 zł do wykorzystania w ich sklepie internetowym. Kupon ten mógł być wykorzystany tylko na fotoksiążkę, bo oczywiście firma ta robi różne produkty, kubki, kalendarze, odbitki. No ale dobrze. Ja akurat spróbowałem wziąć udział w tym konkursie. Trzeba było wysłać do nich swoje portfolio. Oczywiście konkurs ten nie dotyczył tylko fotografów, dotyczył on również każdego innego artysty, że tak powiem. Po prostu warunkiem było wysłanie do nich swojego portfolio. Oni po przeglądnięciu tego portfolio po prostu stwierdzali, czy może taka osoba może być taka osoba nagrodzona tym oto kuponem. No dobrze. Mi się akurat udało. Portfolio najwidoczniej się spodobało, więc jest tutaj akurat ta fotoksiążka. Ja w moim przypadku akurat stworzyłem po prostu swoje portfolio. Wykorzystałem to 200 zł, ale fotoksiążka tam kosztowała chyba 170 plus 20 zł przesyłka. No dobra, ale zacznijmy. Oglądając teraz tą fotoksiążkę, pokażę Wam, czy warto w ogóle korzystać z tej firmy, czy faktycznie to, że robią taką reklamę i po prostu dają możliwość wykorzystania takich kuponów, oczywiście w zamian za zrobienie właśnie takiej recenzji. Dobra, ale co jeszcze? Mimo to, że zrobię recenzję tej fotoksiążki, przedstawię ją za chwilkę Wam, to również dla mnie, co jest istotne w produkcji takiej fotoksiążki, to jest projekt. A co wiąże się z projektem? Oczywiście oprogramowanie. Ale po kolei. Zacznijmy od książki. Wyciągnę ją teraz z tej paczuszki, bo tak ona przyszła oczywiście. To może. Jest zapakowana ona w takiej ochronnej gąbce, co jest dużym plusem, ale myślę, że to i tak akurat inne konkurencje również w takie coś zabezpieczają. Dalej była zapakowana ona w takiej folii. Ona tutaj była zgrzana, oczywiście ją wcześniej otworzyłem z tego względu, że musiałem ją oglądnąć i przygotować się do tej recenzji. Dobra. Jest to duży plus ogólnie taka folia. Myślę, że to jakieś zawsze dodatkowe zabezpieczenie. Jest to właśnie ta książka, fotoksiążka. Nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć. Ja wybrałem opcję z twardą okładką, błyszczącą. Było też do wyboru okładka, jak dobrze pamiętam, gąbkowana czy coś takiego. Dobra, ale to teraz nieistotne. Oczywiście nie skorzystałem z tej właśnie opcji, z tego względu, że wolałem tradycyjną książkę zrobić. Twarda okładka, błyszcząca, w środku papier fotograficzny, 26 stron. Tak wygląda na pierwszy rzut oka. Spoko, jak każda inna książka, z którą miałem do czynienia z firm konkurencyjnych. Dobra, otwieramy książkę. Co widzimy? Buzię widzę! Twarz widzę! Buzię! Ja nie widzę. Ja widzę! Na pierwszy rzut oka, co się rzuca?
to właśnie to, że firma Cell Digital robi coś takiego, że tą stronę tutaj, od strony od okładki, można też wykorzystać. Co jest dużym, moim zdaniem, jest dużym plusem, gdzie jest to troszkę bardziej tak, bardziej oryginalnie, tak? Gdzie bo po prostu w konkurencji była, oczywiście się otwierała pierwsza strona, jak dobrze pamiętam, biała. Tutaj było oczywiście biało, kartka biała, cyk i jedziemy, nie? No i to jest duży plus. To mi się akurat bardzo spodobało. Strony. Strony są klejone, oczywiście. Nie wiem, czy to zobaczycie. Widać troszeczkę to klejenie, jakby co, jak też możecie zobaczyć zdjęcia w tym momencie, które się też pewnie pojawiają. One, te strony są klejone i one są dosyć grube. Z tego względu, że te strony, które są tu i tu, one są do siebie sklejone, dlatego też ta kartka jest tu gruba, jest bardziej sztywna, co oczywiście wychodzi im jak najbardziej na plus. Zdaje się być bardziej to wytrzymałe. Okej, okay. Co jeszcze? Kartkujemy. Myślę, co ogólnie jeszcze dalej do recenzji tej książki. Też sprawdzałem wcześniej, jak to wygląda właśnie na odciski palców, gdzie oczywiście każdy gdzieś tam przeglądając te fotoksiążki dotyka oczywiście to palcami. Duży plus, słuchajcie. Nic jakoś tutaj dużych śladów nie widać, a jeśli je widać, to po chwili one praktycznie znikają, ewentualnie możemy je troszeczkę przetrzeć i praktycznie śladów nie ma. Gdzie u konkurencji spotkałem się właśnie z taką wadą, że dosyć mocno było widoczne to palcowanie, tak? Barwy, odwzorowanie barw. Słuchajcie, wiecie na pewno, że dużo zależy od tego, jak mamy skalibrowany monitor, i odwzorowanie później tych kolorów z monitora do druku może się różnić. Cell Digital, moim zdaniem, naprawdę odwzorowanie barw ma naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo mi się podoba, jest dobrze to skontrastowane. Nie ma, słuchajcie, żadnej pikselozy. Oczywiście wiadomo, pikseloza jest od tego, jeśli mamy złej jakości zdjęcia, ale czasem bywa tak, że w druku może też coś tam wyjść brzydkiego. Tutaj nic akurat się nie działo z tymi tutaj zdjęciami. Wszystko moim zdaniem wygląda fajnie. Ostatnia strona oczywiście też klejona do okładki. Fajnie to wygląda, fajnie można zrobić jakieś, powiedzmy, zakończenie. Zamykamy od razu. Nie przekartkujemy jakiejś białej kartki. Dobrze moim zdaniem to wygląda. Dobra, ale co jeszcze? Czy spotkałem jakieś minusy? Słuchajcie, jak na razie jakichś minusów nie znalazłem, żeby to... Ona już nie była tylko przeze mnie oglądana, była też oglądana przez inne osoby. Słuchajcie, nic tu złego się nie dzieje. No, jest tu jakiś ten... tutaj się zrobiło tak, że są jakieś szparki, ale to raczej logiczne w książkach, gdzie książki są kartkowane. Jest to raczej rzecz normalna. Mam nadzieję, że zostanę przy tej opinii tejże książki, tejże jak i innej oczywiście książki, bo myślę, że to pierwszy i moim zdaniem nie ostatni akurat produkt zamówiony w tej firmie. Czym właśnie jeszcze firma Cell Digital mi bardzo zaimponowała? Zaimponowała mi mianowicie tym, że produkcja tej fotoksiążki przebiegła naprawdę, naprawdę bardzo sprawnie i bardzo szybko, co jest dużym plusem, bo no niestety w konkurencyjnych firmach ta sprawność nie była aż taka dobra.
ponieważ no sama produkcja, gdzie otrzymałem informację na adres mailowy, że książka trafiła do produkcji, to produkcja nawet była do tygodnia, także no dosyć nieciekawie tu. A pokażę wam właśnie tutaj na stronie Cell Digital. Już tu wam pokazuję właśnie jak to w ogóle wszystko przebiegało. Ja otrzymałem właśnie tutaj na swoje konto, oczywiście po rejestracji na stronie Cell Digital. Po tym jak wysłałem swój projekt, no bardzo sprawnie to poszło, bo wysyłałem, zwróćcie uwagę, że wysłałem, przesłanie tutaj jest właśnie to tak wyrażone, przesłanie danych, wysłałem to w poniedziałek o godzinie 23:28, a zwróćcie na to, że produkt trafił do produkcji już tego samego dnia o godzinie 23:31, więc no myślę, że super to przebiegło szybko. Zakończenie produkcji było już następnego dnia o godzinie 11:22 i od razu o tej godzinie tej samej przekazano dostawcy, czyli oczywiście do wysyłki. Tu jest podpunkt 5, że dostarczono, ale rozwiniemy tutaj detale i tutaj widzimy dokładnie, że jak to przebiegało od czasu, gdy zostało to przekazane do wysłania we wtorek o 16:14. Dane dotyczące zamówienia tej przesyłki zostały przesłane przez nadawcę do DHL-a drogą elektroniczną. O godzinie 19:16 przesyłka międzynarodowa została opracowana w centrum pakowania. I słuchajcie, to mnie co tutaj też zdziwiło, bo firma ta wchodzi świeżo na polski rynek i też myślałem, że po prostu produkcja będzie odbywała się w Polsce. Jednak produkcja przebiegła w firmie Cell Digital w miejscowości Augsburg. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Oczywiście jest to w Niemczech. Dosyć, mimo to, że jest to za granicą, to przebiegło to dosyć szybko i sprawnie. Widzimy tutaj dalej, że w środę paczka dotarła już do Hanowera. Była oczywiście dalej opracowywana w centrum pakowania. No i dalej to po prostu już leciało do Polski. Czy jechało, akurat tego nie wiem. Ale dosyć szybko i tak moim zdaniem to poszło, bo w czwartek o godzinie 10:38 u mnie już był kurier z paczką, więc mimo to, że produkcja odbywała się w Niemczech, to poszło to naprawdę bardzo sprawnie, szybko i naprawdę myślę, że nawet konkurencja, która siedziby ma swoje w Polsce, no niestety nie może się cieszyć aż taką szybką produkcją. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Być może natłokiem pracy, nie wiem. Ja osobiście jestem zadowolony. Polecam wam serdecznie jak najbardziej tą książkę. Moim zdaniem też będziecie zadowoleni. Firma Cell Digital moim zdaniem jak najbardziej mi zaimponowała i myślę, że wam te również zaimponuje. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie filmiku i jak najbardziej oczywiście polecam wam firmę Cell Digital, bo moim zdaniem spełni wasze oczekiwania. Trzymajcie się, na razie, cześć. Wave.
powiedzmy, jedna strona, druga strona, jest to powiedzmy, kurwa, kupon rabatowy, który otrzymujemy. Nie, bez sensu. Cięcie. Witam was w moim filmie. Znajduje się ono właśnie tutaj w tym małym. Dobra, cięcie. Nie nagram, kurwa, nie nagram. Że w internecie spotkałem tak, kurwa, kumpli. Witam was w moim... Kurwa, no nie...